Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie przeważnie pochmurną i deszczową aurę i takie warunki czekają mieszkańców centrum oraz północno-zachodnich krańców. Na zachodzie temperatury będą znacznie niższe, od 11 stopni w Zielonej Górze, 14 stopni w Szczecinie, 16-17 stopni w centrum, do 20-21 na południowym wschodzie. Na wschodnich krańcach zachmurzenie duże, ale bez opadów. Ciśnienie spadnie do 1600 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Wtorek w Europie przyniesie opady i pochmurną aurę m.in. w Rzymie, Zagrzebiu, Pradze, Berlinie, a także w Bernie. Więcej słońca czeka mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, Aten, Sofii, Bukaresztu oraz Sztokholmu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni w Skandynawii, 18 stopni w Wiedniu, 24 w Rzymie, 26 w Zagrzebiu i aż 36 w Bukareszcie. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. We wtorek różnica temperatur pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią Polski będzie dosyć duża. Na wschodzie temperatury wzrosną do 34-35 stopni. 25 stopni zanotujemy w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i tylko 13-14 stopni na zachodzie. W tych regionach pojawią się umiarkowane opady i zachmurzenie całkowite. Przelotnie popada na Mazowszu, Kujawach, w Gdańsku oraz na Podlasiu. W Krakowie, Lublinie i w Olsztynie prognozujemy silne opady deszczu i burze. Ciśnienie niższe, 1003 hektopaskale, tyle wskażą barometry w Warszawie, wiatr miejscami porywisty. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Środa z przewagą opadów w całym kraju. Będzie znacznie chłodniej, od 15 stopni na Śląsku do 25 stopni na Podkarpaciu. Burze prognozujemy w centrum i na wschodzie. W czwartek ciśnienie wróci do normy. Opady pojawią się na południowych i zachodnich krańcach, ale będą to opady słabe i przelotne. Zakres temperatur wyniesie od 18 do 23 stopni. W piątek popada już tylko na Pomorzu, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie, przede wszystkim na Śląsku i na Podlasiu. Temperatury w granicach 20 do 24 stopni, ciśnienie wzrośnie do 1021 hektopaskali. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.